Wojownicy z Zamku Mgieł. Droga do Oleśmianu. Epizod 5. Władza i honor. Oleśmian. Pół dnia drogi później. Piękne mury obronne. Cudowne baszty. Gród tętni życiem. Miła odmiana po wizycie w Czerni. Jak będziesz miał czas, to zwiedź starą część grodu. Jest tam wszystko to, o czym być może kiedyś czytałeś. Nawet karczmy w starym stylu. A, i uważaj. Łatwo tu wyłapać w pysk. Właśnie widzę. O władcy grodu słyszałem jedynie same dobre rzeczy. Wielki generał Georges z Oleśmianu, a tu proszę. Pięknie, ale niebezpiecznie. Georges z Oleśmianu? Władcy Oleśmianu. Jestem tu może z Cezą. Grodem włada, ale to może za dużo powiedziane. Wijaszka, nie żaden Georges. Kto w porę nie wpłaci. A co z Georgesem z Oleśmianu? Szukam go. Muszę ściągnąć go z powrotem na zamek. Pogadasz o tym z Kordianem. A tak nawiasem mówiąc, masz jakiś glejtrze emisariusz? Cholera jasna. Miałem w wozie z uzbrojeniem. Zaginął z oddziałem. Dobra. Musimy wejść na teren grodu. Podmiejskie tereny nie należą do bezpiecznych. Nie pod panowaniem Wijaszki. Daj mi gadać. Stać! No proszę, proszę. A dokąd to idą, szanowne panienki? Puśćcie nas. Jestem Picherem. A to królewski emisariusz. A, no właśnie widzę. Nasz twórco bojny włóczęga razem z swoją nową koleżanką, co? Nie no, dość. Leander podszedł do strażnika bramy, po czym jednym ciosem w pysk powalił na ziemię. Drugi ze strażników wyciągnął miecz, po czym ciśnięty drewnianym palikiem znalezionym pod nogą emisariusza padł nieprzytomny. Na stwórce, panowie! Spokojnie! No, macie coś jeszcze do powiedzenia, gnidy? Leander, chodź! Po prostu chodź dalej, nie obracaj się! Co to za maniery? Co tu się dzieje? Coś to część królestwa, nie do wiary! Jak się ocknął, podniosą alarm. Dobrze, gdybyśmy już wtedy byli u Kordiana. Widzieli moją zbroję. Gród nie poważa królewskich emblematów? Porozmawiaj o tym z Kordianem. Za chwilę będziemy u niego. Gród rządzi się własnymi prawami, rycerzu. No dobrze, ale prawo jest prawem. To część królestwa. Muszę porozmawiać z włodarzem tego grodu. Do Wijaszki mają wstęp tylko jego najbliżsi współpracownicy. Osobiście w zamku oleśmiańskim byłem raz. Z papierem od maga. A to co? Publiczna egzekucja? Co jeszcze? Akurat to sługusy. Zasłużyli na śmierć. Służył wampirom. Rozpracowywaliśmy niedawno grupę przewrzucającą bezdomnych do lasu. Ta egzekucja to pokłosie tej akcji. No dobrze, i zboże. Stracić ich trzeba, ale publiczne egzekucje są w tym królestwie zakazane. Kacie, w imieniu kogo chcesz stracić tych ludzi? No a tyś kto kmiocie? I jak śmiesz podważać autorytet królewskiego kata? Wasz słowa. Mówisz do królewskiego emisariusza. Co? Emisariusza? A idź trój dupę komu innemu przewierańcu. Za zniewagę rycerza króla. Strzał w pysk to za mało. A w dogę cię mam, chłopcze. Łamiesz królewskie prawo, kacie. Jeszcze tu jesteś? O jakim prawie ty mówisz? Zobacz. Publiczna egzekucja działa. Przecież o to chyba chodzi, prawda? Kapitanie... Działasz w granicach królewskiego prawa, kacie, i tylko w granicach takiego. Dość na stwórce, dość, kacie! Czyń swoją powinność za murami swojej siedziby. Dość, rycerzu! Nie robimy jeszcze gorszego bałaganu. I zboże, dobrze, że wróciłeś. Zlikwidowałem razem z tym napotkanym rycerzem Leanderem kolejne gniazdo czarodzieju. Są coraz bliżej Oleśmianu. To bardzo dobrze.
opowiesz mi o tym u mnie w pracowni. A ty? Ktoś ty? Nazywam się kapitan Leander, królewski emisariusz, rycerz gwardii przybocznej króla Mieczysława I. A, Leander! Dobrze więc, chodźmy do mnie, tam wszystko mi opowiesz. Czarodziej oleśmiański Kordian był już starszym człowiekiem. Lekko siwawy, z wyraźnymi zakolami wokoło łysej pośrodku głowy. Na czubku nosa zwykł nosić okulary, nawet ich nie potrzebując. I zboże, przygotuj proszę strawę. W spiżarni masz gulasz z kuropatw. Wstaw go proszę na ogień, ale delikatny. Kociołek znajdziesz przy kominku. Dobrze, Leandrze, co sprowadza cię do Oleśmianu? Zostałem wysłany przez Najwyższą Radę, aby odszukać Żorża z Oleśmianu oraz przekazać mu wiadomość od króla. Niestety już wiem, że go tu nie ma. Poza tym mieliśmy zbadać sprawę płomykówki. Chodziło o wydobycie magicznego kruścu. Tak. Grodzę włada Wijaszka. I nikt nie wie dlaczego. I nikt nie wie nawet jak. Podot sam generał przed odejściem wyznaczył tego parobka. W to mi się wierzyć za bardzo nie chce. O, kopalni, tak, słyszałem. Dziwne rzeczy się tam dzieją, rycerzu. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że Wijaszka po prostu zamknął te kopalnie jak stos innych tego typu obiektów. Ciekawe. Złożę wizytę temu Wijaszce. Może dowiem się więcej. Uważaj. Bez odpowiedniego glejtu nie wejdziesz do Wijaszki. Jego straże mają rozkaz nie wpuszczać nikogo. Mój glejt emisariusza zaginął razem z grupą moich kompanów, szanowny czarodzieju. Jak to się stało? Czyżbyś zaraz za skórę sługą zła? Czyżby misja z Joachimem sprawiła, że demony rzucają do walki swoje sługi, wysyłając ich przeciwko tobie? Wcinaj, rycerzu, wcinaj, boś blady. Dziękuję, Izboże. Gulasz wygląda znakomicie. Tak, podczas zejścia w dół przełęczą zdecydowaliśmy się tuż u wrót ziem oleśmiańskich na wypoczynek. Gdy stanęliśmy, zauważyłem światło chatki. Nakazałem rozbić obóz. Dobry ten gulasz. A sam udałem się w stronę, jak się później okazało, gniazda wampirów. Chciałem poszukać pomocy dla mojego rannego chorążego, ale skąd wiesz o mojej misji, mojej Joachima? Nie wiedziałem, że wiesz. Między nami, czarodziejami, wieści szybko się rozchodzą, szanowny rycerzu. Nie widziałem się jeszcze z Joachimem, ale na pewno wszystko mi opowie podczas naszego najbliższego spotkania. Tak. Co wy tam robiliście? Tego dokładnie nie wiem. Joachim chciał otworzyć kryptę, aby upewnić się, iż czarodziej, który uderzył w czerń, nie był jednym z pradawnych. Nie mógł jednak wejść do krypty. A i poprosił o zgodę króla, jakiej najprawdopodobniej nie dostał, tak? Tak. I wysłał mnie z misją. I chyba nie kazał ci wykraść wielką księgę księżyca, co? Skąd to wiesz? Tak. To dopiero stary spryciarz. Ale chociaż mam pewność, że wkrótce mi odwiedzi, stary wyga. Będzie potrzebował twojej pomocy? Tak, wielka księga księżyca spisana jest w języku demonów. Joachim go nie zna. A ty znasz czarodzieju, prawda? Nie, ja również go nie znam. Ale być może będziemy mogli coś z tym zrobić. Gdy tylko Joachim nas o to poprosi, oczywiście. Nie wiemy, co planuje. Być może sam będzie potrafił znaleźć sposób, aby dostać się do krypty. Oby wiedział, co robi. Nawiązał mnie pod szepty, mistrzu. Jakiś czas temu w bibliotece dowiedziałem się o swoim ojcu, o którym nie miałem bladego pojęcia. Głos kazał mi drążyć w mojej przeszłości. Powiedział mi o klątwie ostatniego husarianina. Musisz uważać, Leandrze. Twój zaginiony oddział to sygnał, że coś za wami kroczy. Być może coś potężnego. W grodzie jesteście bezpieczni. Co udało ci się ustalić? I zboże. Na miejscu zauważyłem ślad czaru. To ustaliłem na pewno. Niebezpieczne to czasy, Leandrze. Bardzo niebezpieczne. Zło podnosi głowę po raz kolejny. Tylko tym razem bardzo wysoko. Zdecydowanie za wysoko, mistrzu. Muszę zobaczyć się z Wijaszką. No nie mogę być obojętny i stać bezczynnie, patrząc jak facet bezcześci gród. Czy mógłbyś wystawić mi jakiś glejt? Dobrze, pomogę ci się do niego dostać. Dalej musisz radzić sobie sam. Działając pod twoją kuratelą,
Wybijam być może w jaszcze skrytobójstwo emisariusza z łap. Dobrze, póki co odpocznij. Wystawię ci zaraz glejt. Próbuj szczęścia. I zboże? Tak, Gordianie. Będzie robota w stajenkach. Coś rozkupuje nocą groby. Może weź ze sobą Leandera. Pomoże ci trochę. Z wielką przyjemnością. Kiedy wyruszamy? Za dnia bez sensu. Na dotarcie tam dziś już za późno. Wyrosimy jutro późnym popołudniem. Tak, ja w tym czasie udam się na miejsce zniknięcia twoich ludzi. Zbadam tropy. Wyśpij się, rycerzu. Jutro macie bardzo trudny dzień. Ale gorąco, chłopie. Jaja mi się pocą w tym pancerzu. I tak się nie myjesz. Co za różnica? Ale swędzić zaczęło. Nie ma jak podrapać nawet. Nazajutrz rano Leander czekał razem z Izborem na Kordiana. Dzień był wyjątkowo gorący. Proszę, Leandrze, oto glejt. Pozwoli ci minąć strażę. Izbor pójdzie razem z tobą. Będzie twoją gwarancją wyjścia z twierdzy na wszelki wypadek. Tylko uważaj! Parszywym to miejsce za jego panowania. Chodźmy. Po południu ruszamy. Powiedz mi, Izborze, czy wśród wielu zapewne dobrych rycerzy nie było nikogo, komu takie zarządzanie grodem przeszkadzało? Byli kilku. Problem w tym, że wijaszka otoczył się wyjątkowo brutalnymi siepaczami. Jednego z poruczników Żorża znaleziono tam, w dolnej dzielnicy w Rynsztoku, z rozwaloną czaszką. Wyjątkowo podły widok. Musi mieć duży wpływ na swoich ludzi. Mówię ci, to grupa wyjątkowo brutalnych dziadów. Czekaj. Musimy minąć strażę. Stać, włóczęgi! A wy dokąd się wybielacie? Nie udawaj, że nie poznajesz piczera, strażniku. Daj mi wejść. A to mój kompan. Jesteśmy łowcami potworów. Chcemy porozmawiać z wijaszką o pewnym zleceniu. Ciebie znam, łowco. A ty, młody? Masz jakieś imię? Mam. Oto mój glejt. A teraz won. No pokaż. A, wydaje się w porządku. Dobra. Włazić, tylko niczego nie ruszać, bo ręce poucinam. Łowcy potworów. Śmiech na sali. Łajzę, za robotę byście się wzięli. Won! Nie zesraj się. A wypierdalaj, Izbór. Wyjątkowo paskudny typ. Jeden z lepszych tu. Zdecydowanie najmilszy. A to co? Arena? Pojedynki? Co jeszcze macie tutaj? A co jest wbrew królewskiemu prawu? Trochę by się tego znalazło. Czyli macie tu czynne walki wojowników? Raz byłem. Walczą na śmierć i życie. Głównie śmierć ponoszą przeciwnicy ludzi wijaszki. Są to przeważnie jakieś płotki czy sługusy wampirze. Marni wojownicy. Ale tacy, co to na własność grodową się pokusili. Wiesz, jak jest. Rozumiem. To tu? Wchodzimy. Daj mi mówić. Leander szedł za Izborem, przyglądając się wnętrzu potężnej oleśmiańskiej twierdzy. A oto jest. Komnata wijaszki. Miejmy to już za sobą. Izbor wszedł pierwszy. Rozejrzał się i kiwnął na powitanie wijaszce. Był to niski, lekko zgarbiony, nieogolony, tęgiej postury mężczyzna. A kto cię tu wpuścił, Izbor, co? Było już raz mówione. Zakaz wstępu. Tym razem przyprowadziłem ci gościa. Oto królewski emisariusz, kapitan Leander. Emisariusz? Doprawdy? Tak jak słyszałeś. Na mocy królewskiego prawa podlegasz właśnie mi, dowódco.
Możesz sobie to prawo w dupę wsadzić. Tu ja rządzę, nie król. Mylisz się. W historii naszego królestwa bywały już sytuacje zagrabienia władzy w grodach. Twoja wygląda podobnie. Zgadnij, jak się takie rebelie kończyły. No odważnie, rycerzu. Gdzie znajdę prawowitego władcę grodu? Dla twojej informacji, jestem jedynym dowódcą grodu, z jakim przyjdzie ci rozmawiać. Nie próbuj tutaj swoich sztuczek. Jaszka, uważaj. Nie igraj z królewskim prawem. Izbor, bo co? Bo skończysz źle w pojedynku rycerskim. Ale żeś nie rycerz, to skończysz źle powalony z rąk emisariusza. Chcesz rzucić wyzwanie władcy grodu? Głupio i odważnie zarazem, a przy okazji nieroztropnie. I co zrobisz, Wijaszka? Zabijesz nas obu? Dobrze wiesz, że gród potrzebuje łowców potworów. Zabić? Nie, ale zamierzam dać temu młokosowi odrobinę bólu. Czy jesteś pewien, że dasz radę królewskiemu kapitanowi? Raczej to królewski kapitan musi pokazać, że zasługuje na walkę ze mną i dalsze życie. Załatwimy to od ręki, Wijaszka. Dobrze. Straż! Do komnaty weszło kilku uzbrojonych po zęby, muskularnych wojowników. Nie róbcie niczego głupiego, chłopcy. No i co teraz? Każesz mi się bić z nimi? A ty? Ja biję się na samym końcu. Tak, strach obleciał mości kapitana, co? Ależ skąd? Zastanawiam się tylko nad systemem walki, żeby ktoś dwa razy w mordę nie wyłapał. Arena. Będziesz bił się o możliwość walki ze mną na arenie. Nie wypada mi cię tak zabić. Niech niesie się w królestwie, iż kapitan królewski z ludźmi Wijaszki poległ. Powiedzmy, dwóch moich ludzi pokonasz, szefa grodu pokonać będziesz musiał. Dobra, daj mi tylko słowo, że po mojej wygranej na arenie gród opuścisz. O walce z tobą nawet nie marzę. Wiem, że spierdolisz. Wygraj, a w naszych oczach honor emisariusza uratujesz. Nie mój honor na szali, tchórzu, postawiłeś. Lecz swoje dobro nad prawo królewskie przekładasz. To musi być rozliczone. Nie omieszkam o tej rebelii napomknąć królowi. A co gdybyś zginął? Na przykład teraz, podczas próby ucieczki. No. Mnie też zabijesz, Wijaszka? Dość ryzykowne z człowiekiem Kordiana zaczynać. Masz i tak za dużo kłopotów. No dobra, wygraj z nami, a ustąpię. Zadowolony Izbor. Swoje paluchy zawsze wszędzie i we wszystko z tym swoim czarownikiem wkładacie. Czyżbyś miękł? Niestraszny ci gniew króla, ale od gniewu miejscowego maga stronisz? Wijaszka? Ja nie chcę destabilizować grodu. No dobra, dostaniesz co chcesz, stawaj i pokaż, żeś rycerzem królewskim godzien się nazywać. Grasz dobrego władcę, a gardzisz królewskim prawem. Nie szanujesz królewskiego emisariatu, ale wbrew prawu stanąłeś na czele grodu oleśmiańskiego. Gdzie tu twoja destabilizacja grodu, co? Nie masz tu żadnej władzy. To, co widzę, to zwykła bandyterka, mości panowie. Prowadźcie! Arena oleśmiańska słynęła z krwawych potyczek oraz bezlitosnych werdyktów władcy. Wybudowana z rozmachem, zaprojektowana przez najlepszych mistrzów, przyciągała tłumy widzów za każdym razem, gdy ogłaszano nowy pojedynek. Arena miała średnicę 10 metrów, co pozwalało na jednoczesną walkę kilku mężczyzn. Nie brakowało również pokaźnej liczby miejsc siedzących, w tym specjalnej loży dla wyżej postawionych. Leander szedł przez dziedziniec oleśmiańskiej twierdzy. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Ci ludzie są bezwzględni. Po prostu zadbaj o to, by wszystko było w miarę uczciwie, Izborze. Po tych ludziach nie spodziewam się wiele. Gdy doszli do wejścia na arenę, Leander przeszedł przez bramę jako pierwszy, za nim Preacher. Ku wejściu na piaszczyste pole walki prowadził długi, ciemny korytarz.
Leander bez zastanowienia poszedł dalej, żegnając wzrokiem Izbora. Wszedł na arenę. Rozejrzał się. Widział zapełniającą się widownię. Spojrzał w górę. Nad areną zaczęły krążyć padlinożerne ptaki. Jesteś gotowy, rycerzu? Gotowy, by skończyć bezprawie w Oleśmianie. Jestem prawowitym następcą Żorża z Oleśmianu. Jesteś zwykłym bandytą, który strachem rządzi w grodzie. Dość gadania. Zaczynajmy. Publiczność tłumnie przybyłaby oglądać pojedynek z królewskim emisariuszem. Ludzie krzyczeli, walili rękoma w metalową klatkę areny, która oddzielała publikę od wojowników. Który pierwszy? Przed Leanderem stanął wysoki, umięśniony dryblas z niepełnym uśmiechem. Uzbrojony w dwie kule na łańcuchach. Kule te metalowe, w dodatku naszpikowane metalowymi igłami. 10 centymetrów każda. No to do boju. Leander wyciągnął miecz, zgiął kolana. Przyjął postawę bojową. Rywal uśmiechnął się, po czym zaczął machać kulami bardzo szybko dookoła siebie. Ruszył. Leander zaczął machać bardzo szybko mieczem, raz po raz, parując i odbijając lecące w jego stronę kule. Przeciwnik, widząc, że Leander jest dość szybki, wyciągnął niepostrzeżenie sztylet, po czym rzucił w kierunku emisariusza. Ten w ostatniej chwili zrobił unik, sprawiając, że sztylet jedynie musnął jego zbroi. Widząc zaskoczenie w oczach paskudnego dryblasa, Leander rzucił się do ataku. Zadawał ciosy szybkie. Umiejętnie zmieniał rękę, z której zadawał uderzenia. Po jednym z ciosów, trzymana na drewnianym kiju kula odczepiła się od łańcucha i poleciała w kierunku widowni, odbijając się od wspomnianej wcześniej metalowej kraty. Leander, widząc zaskoczenie na twarzy przeciwnika, zadał mu cios metalową rękawicą od swojej zbroi. Ten spojrzał na rycerza. Jego twarz zalała się krwią. Padł na arenę. Leander spojrzał na zaskoczonego wijaszkę. Jestem zaskoczony, kapitanie. Bardzo zaskoczony. Nie, poczekaj. Zaskoczony to dopiero będziesz, jak się tobie do dupy dobiorę, wijaszka. Dawaj kolejnego! Wijaszka uśmiechnął się z przekąsem. Tymczasem Kordian w swojej kwaterze przygotowywał właśnie ekwipunek dla Preachera przed kolejną misją. Komnatę przeszył blask. Witaj, Kordianie. Joachim, witaj, przyjacielu. Co ciebie do mnie sprowadza? Pewna delikatna, wymagająca dyskrecji sprawa. Poznajesz tę księgę? Tak, to wielka księga księżyca. Leander powiedział mi o waszej misji. Wiedziałem, że przybędziesz. Zapewne już wiesz o braku zgody króla na otwarcie krypty. Owa księga zawiera wskazówki potrzebne do otwarcia jednego z grobowców pradawnych. I chcesz, żebym ci pomógł ją przetłumaczyć, tak? Dobrze wiesz, że nie władam językiem demonów, przyjacielu, a właśnie takim spisana jest ta księga. Proszę, daj Leanderowi tę księgę i pokieruj odpowiednio. Myślę, że wiesz, co trzeba zrobić. Cokolwiek robisz, Joachimie, pamiętaj, nie igraj z mocą demonów! Póki co, to te siły próbują igrać z nami. Bez penetracji grobowca nie będziemy wiedzieć, jak z nimi walczyć. Bywaj, przyjacielu. I jeszcze coś. Leander, uważaj na niego. Jest bardzo ważny. Niedługo będę w stanie powiedzieć ci więcej. Bywaj, przyjacielu. Tymczasem na arenie Leander mierzył się z o głowę wyższym, krępym, łysym bandytą. Ciosy, jakie zadawał ów bandyta, robiły dziury nawet w drewnianej konstrukcji areny. Nie możesz uciekać w nieskończoność, Leander! Dla ciebie pan kapitan! Krzyknął Leander, po czym sparował kolejny cios olbrzyma. Rycerz czekał na odpowiedni moment do ataku. Broń, jaką dysponował bandyta, była ostrzem żelaznym. Widać zadbanym i idealnie zeszlifowanym niemalże na błysk. Bandyta przy każdym ciosie musiał nawet wziąć zamach, co sprawiało, że siła ciosu była nie do zatrzymania. Kapitan nie próbował parować ciosu. Co chwila odskakiwał.
próbował zadawać ciosy z półobrotu, lekko przerzucając swój miecz z ręki do ręki. Próbował sięgnąć korpusu bandziora, lecz ten zasięgiem swoich ramion dominował nad emisariuszem całkowicie. Rycerz czuł, że przeciwnik opada z sił. Gdy jednak przez chwilę odpoczął, zadawał swoje zabójcze ciosy ponownie. Leander zdawał sobie sprawę, że przez swój najmniejszy błąd któryś zabójczy cios może go zaskoczyć. Dość tego! Dawać psa! Leander z bandytą spojrzeli na lekko otwierające się wrota w jednej z band areny. Usłyszeli przeraźliwy krzyk potwora. Co to ma być, wijaśka? Jakim prawem trzymasz to w grodzie? Na specjalne okazje. Przecież to wilk. Co komu szkodzi? Toż to udomowić można jak psa. Na stwórce, kretynie. Toż to retek, a nie wilk. Tego dziadostwa nie udomowisz. Na arenę weszło zwierzę, rozmiarami przypominające wielkiego, brunatnego niedźwiedzia. Oczy czerwone, grzbiet nastroszony. Widać było, że głodne. Przekroczyłeś już wszystkie granice, wijaszka! Krzyknął Leander, widząc zbliżającą się w jego kierunku bestię. Retex ruszył na wojownika. Ten w ostatniej chwili odskoczył, zadając bestii cios w tylną nogę, gdzieś na wysokości uda, po czym pobiegł w kierunku otwartych wrót areny. Retex krzyczał teraz z bólu. Rozglądał się za kapitanem, który spokojnie czekał. Był rozdrażniony raną, która być może i nie była głęboka, ale zadana w bardzo wrażliwym i unerwionym miejscu. Wojownik spojrzał w niebo. Te, chociaż zachmurzone, utworzyło miejsce, przez które zaczęły wpadać promienie słoneczne. Emisariusz, widząc to, pobiegł czym prędzej do miejsca padania tychże promieni, unikając przy okazji potężnego ciosu bandyty, który tylko czyhał na jego błąd. Za pomocą miecza skierował blask odbitych promieni słonecznych na Retexa. Ten, oślepiony refleksem, pobiegł w kierunku, z którego blask go oślepił. Widząc to, bandyta zamachnął się, po czym jego miecz spadł prosto na głowę Retexa, rozcinając go na dwie równe części. Bestia padła martwa. Ten, zaskoczony takim widokiem, skupił się dosłownie na sekundę na ubitym potworze. Poczuł po chwili jednak zimny dotyk ostrza miecza na szyi. Rycerz stał za nim, gotowy, by poderżnąć mu gardło w każdej chwili. Jak będzie, wijaszka? Wchodzisz na arenę? Daruję mu życie. Walka nieskończona. Przeciwnik żyje. Po tych słowach Leander dostrzegł strach w oczach przeciwnika. Nie było mowy o zabijaniu. Nawet z prostych zasad nie potrafisz się wywiązać. Ty! Zwrócił się Leander do wciąż przestraszonego z nożem na gardle bandziora. Nie ma cię tu. Walka trwa dalej. Przeciwnik żyje. Łamiesz swoje brudne zasady. Nie zmuszaj Pitchera do interwencji. Jak to łamie? A ty ktoś mówił coś o prawie łaski? Bili się na śmierć i życie. Nie ma takich reguł. Arena to miejsce potyczek, nie śmierci. Nasza arena to miejsce śmierci wielu wojowników. Teraz będzie to twoje miejsce śmierci. Dosyć! Stawaj, wijaszka, na arenę, albo sam do ciebie pójdę. Leander ruszył w kierunku wyjścia z areny, skupiony wzrokiem na wijaszce. Stoć! Twoja kolej, waćpa. Dobra już, dobra, czego chcesz? Chcę zmierzyć się z władcą tego grodu. Nie uciekniesz od odpowiedzialności, wijaszka. Mam ci pomóc wejść na arenę? Nie, sam pójdę. Zostaw mnie, Izbor. Wijaszka wstał powoli, po czym niepewnym krokiem udał się ku arenie. Śmiało, głupcze. Nie mam całego dnia. Oto jestem. Widzę. Wielkich oczu dostałeś, wijaszka, co? Jesteś pewien, że chcesz bić się ze mną? Po tym, co widziałem, raczej nie. Czego chcesz? Wiedziałem, że stchórzysz, ale dobra. Masz oddać władzę w grodzie osobie wyznaczonej przez Kordiana, zrozumiano? Tak jest, panie kapitanie. Leander spojrzał na Izbora. Chodź. Musimy zająć się sprawą zlecenia od Kordiana. Ciąg dalszy nastąpi.